Dzień dobry, nazywam się Jan Matuszyński, jestem reżyserem serialu Król. Czasami zastanawiam się, co ja właściwie robię jako reżyser, co to znaczy być reżyserem. I tak jak wiele osób różnie to definiuje, dla mnie punktem zaczepienia jest to, jak to brzmi po angielsku, czyli director. Bo wydaje mi się, że przede wszystkim ja jako reżyser jestem tym człowiekiem, który musi nadać kierunek tym wszystkim ludziom zaangażowanym w produkcję. Król to jest duże przedsięwzięcie, to jest bardzo duży serial. Ja robiąc wcześniej parę seriali, za każdym razem wchodziłem jako któryś reżyser z kolei. Dużo się przy tym nauczyłem, ale za każdym razem miałem poczucie, że ten serial nie jest do końca mój. Król od początku jako serial był pomyślany jako coś, co robię od pierwszego do ostatniego odcinka, od pierwszej do ostatniej sceny. I zacząłem w związku z tym traktować tego króla jako trochę swoje następne, w pewnym sensie, dziecko po ostatniej rodzinie. Serial zaczyna się od bardzo długiego mastershota, który pokazuje wiele, wiele warstw tego świata polsko-żydowskiego z tamtego czasu. Zaczyna się od rabina. I tak teraz jak na niego patrzę, to przypomina mi się, że to nie jest tak, że przyszliśmy z kamerą i od razu mogliśmy sobie nakręcić piękną klasę z żydowskimi dziećmi, tylko najpierw trzeba było znaleźć obiekt. I wszystko tutaj na przykład jest taki piękny regał, który jest w nieostrości. Wszystkie te rzeczy, które tam były ułożone, to były książki pożyczone albo z instytucji żydowskich, które nam pomagały, które miały rzeczy z tamtego okresu, albo czasami zaprojektowane specjalnie na ten konkretnie moment. Każdy jeden z elementów tutaj przez cały serial był bardzo bacznie pilnowany po to, żeby ten świat móc zbudować w każdym detalu i szczególe. Natomiast na początku to był pustostan. Ta scena jest dosyć długa, zaczyna się w tej klasie, później Moshe wychodzi i wychodzi na podwórko. Pierwotnie to miało być w ogóle kręcone w jednym miejscu, w rezultacie kręciliśmy to w trzech różnych. To jest właśnie nasz Moshe, który ma bardzo fajne, doczepione pejsy, które na szczęście mu nigdy nie odpadły. Kacper Olszewski, który się w niego wcielił, no to był skarb, że on się pojawił, że go Piotrek Bartuszek, reżyser castingu, przyprowadził, bo postać młodego żydowskiego chłopca, który zderza się z tym całym światem gangsterskim, no to na stronach książki fajnie wygląda, natomiast żeby znaleźć takiego chłopaka i go poprowadzić, i żeby to miał ręce i nogi, a tu zatrzymam na chwilę, no to to jest bardzo duża sprawa i powiem szczerze, że jak się decydowałem na robienie tego serialu, to było to jedna z moich większych bolączek, bo od tego chłopaka między innymi, nie tylko od Shapira, ale w dużym stopniu od niego zależało bardzo wiele scen w tym serialu. Ja pamiętam, że jak żeśmy rozmawiali o konstrukcji tej sceny i inscenizacji też tej sceny, no to ja pomyślałem w pewnym momencie, że najpierw musi się pojawić przemoc po to, żeby mógł się pojawić Shapiro, że on jest zawsze do jakiegoś stopnia z tą przemocą powiązany. Przez cały serial tak się dzieje. Chociaż ci chłopcy, koledzy z klasy, nie mają z tym Shapiro nic tak naprawdę wspólnego. My będąc tutaj z Moshe, poznajemy tą historię już przez niego i pomimo tego, że tu znowu w nieostrości już wychodzi Shapiro, my cały czas jesteśmy z tym gościem. Dlaczego? Bo wydaje mi się, że Moshe Bernstein jest do pewnego stopnia tym prawdziwym bohaterem tej historii. My przez niego będziemy wchodzić do gangu Shapiry, my przez niego poznajemy ten bardzo dziwny świat. W trzecim odcinku jest na przykład taka scena, jak się spotyka Jakub ze swoim bratem i jest tam też Moshe. No to myśmy oprócz klasycznych ustawień, kontrplan, szerszy plan, robili to też przez Moshego i pokazywali jego reakcję, ponieważ on jest takim filtrem do prawdziwego świata w pewnym sensie w tej historii i też nadaje dodatkową warstwę narracyjną. No tutaj za Moshe to jest pierwszy green screen, który ma pokazać tak zwane set extension, czyli przedłużenie tego świata, który jest zrobiony w scenografii. Dosyć jasne było to, że użyjemy green screenów, czyli będzie ten moment, gdzie kończy się scenografia, a zaczyna się miejsce dla pracy w postprodukcji, dla efektów wizualnych, które w tym wypadku przedłużą tą kamienicę, dodadzą tam ulicę, być może jakiś przejeżdżający samochód po to, żeby mieć tam trochę więcej świata. Jest takich miejsc w Królu dosyć dużo.
Na całe szczęście udało nam się wypracować taki system pracy ze scenografią i z ludźmi od postprodukcji, że te green screeny nigdy nie były na pierwszym planie, czyli zawsze są gdzieś w tle, dopełniają nam kadr. No i osiągnięcie wiarygodności w takiej sytuacji jest bardzo trudne. Na całe szczęście teraz od pewnego czasu bardzo wiele produkcji już unika tego rodzaju myślenia. Zawsze to jest jakiś właśnie trzeci plan, po to, żeby aktorzy nie mieli tego problemu, żeby to wszystko, co jest blisko kamery, było bardziej realne. Jeszcze kawałek. Samochód Shapiro. Samochód Shapiro, jeden z tych samochodów szalenie istotnych dla czytających, znających książkę, myślę, że dosyć kultowy. Myśmy musieli wybrać taki, który odpowiada temu okresowi, żeby to się zgadzało, który jest fajny i który działa. To w Polsce nie jest wcale takie oczywiste, że można takie auta znaleźć. Dużo pracy zostało wykonane. W rezultacie ten piękny Opel u nas zagrał i się bardzo sprawdził. Dubel, który jest zmontowany w serialu, to jest chyba 7 albo 8. Pamiętam, że przy 4 lub przy 5 niestety hamulce nie wytrzymały i gang Shapiry przejechał przez ten płot, który tutaj widać. Samochód znalazł się gdzieś tam dalej, no i ujęcie przerwaliśmy. Oni wiedzą, że to Shapiro przyjechał, że to jest ten gang, to pada w dialogu już wcześniej, więc wiemy, o kim mowa, jeszcze go nie widzimy. Natomiast tu już jest taka eskalacja przemocy, która wydaje mi się jest jednym z bardzo ważnych tematów w tym serialu. No i go naciskają, aż następuje pierwsze spotkanie. Pierwotnie to ujęcie miało się kończyć w tym momencie. Pamiętam, że myśmy długo z Kacprem Fettaczem, z operatorem, rozmawiali o tym, że tu powinno być cięcie, no i że powinien być kontrplan, czyli analogiczne ujęcie. Teraz to jest ujęcie zza ramienia Michała, czyli Jakuba Shapiry, na Moszego. A kontrplan byłby zza ramienia Moszego, tak żeby zobaczyć pierwszy raz Jakuba Shapiro. Natomiast jakoś nie miałem do tego przekonania, bo nie czułem w tym mocy. Pomyślałem, że inscenizacyjnie będzie fajnie, jak nam się pojawi tutaj w tle już Pantaleon, który naciąga kamerę po to, żeby zobaczyć Shapirę tutaj po raz pierwszy. Dlaczego? Bo wydaje mi się, że przerywanie w tym momencie ujęcia by odciągnęło uwagę. Odciągnęłoby uwagę nawet nie tyle od postaci, co od tego, że całe to jedno długie ujęcie doprowadza nas nie do Jakuba, ale do pierwszej manifestacji, czyli do zalążków tych dużych problemów, które później napędzają całą tą historię. No i jest Michał. Nie tylko zresztą, bo oprócz Michała jest Tabaczyńska, postać, której nie było w książce, Pantaleon wspomniany, ale jest tu też w tle Munia. Zaraz się pojawia Kocot i to jest ciągle to samo ujęcie i dla mnie na przykład to było bardzo istotne. To może nie wynikało do końca ze scenariuszy, natomiast na etapie planowania tego serialu, gdzie tą scenę kręciliśmy gdzieś w połowie zdjęć mniej więcej, zależało mi na tym, żeby te postacie drugoplanowe, dosyć charakterystyczne, żeby one cały czas były obecne. Dla mnie takim problemem z wieloma serialami jest to, że one często zasuwają z akcją, z wszystkimi działaniami, które mają doprowadzić do czegoś, do złapania przestępcy, do rozwiązania zagadki itd., itd. Natomiast bardzo mało ma przestrzeni dla postaci. To była jedna z takich rzeczy, którą ja sobie obiecałem przy Królu, że będę tego pilnował. No i wydaje mi się, że to się udało przeprowadzić. I teraz tak, walnijmy duży napis. Duży napis. Król. I koniec sceny. No bo widzimy, że idą trochę jak w Westernie, trochę jak we Wściekłych Psach. Fajnie, to są fajne konteksty. Jeśli ktoś to wspomni oprócz mnie, będzie super. Natomiast no nie, właśnie chodzi o to, że to nie jest tylko Shapiro, to nie jest tylko gang, ale to jest grubsza sprawa. Więc plansza z tytułem pojawia się jakieś 10 minut później, bo tu się ciągle dzieje akcja w tle, bo tu już idą ludzie na manifestacje z bardzo fajnymi transparentami, których treść, mam nadzieję, gdzieś się przebija, później się przebija na pewno w manifestacji, jak Kum zaczyna mówić. A Michał, czyli Jakub Shapiro, zatrzymuje się przy
dosyć kluczowym elemencie, czyli przy plakacie walki. Walka między Ziembińskim a Szapiro pojawia się prawie na samym początku w ogóle książki. Wiedzieliśmy, że to jest takie brzemię, które gdzieś tam trzeba udźwignąć i od samego początku jakoś to prowadzić. To jest też ostatnia walka Jakuba Szapiry, bo on, i tu mówimy o dużym, poważnym serialu gangsterskim, to jest film o gościu, który przechodzi na emeryturę w pewnym sensie, bo on ma ostatnią walkę. No ale wie, że ta walka tak naprawdę jest gdzie indziej. To nie jest tylko plakat, ale to jest też to, bo Król to jest nie jedna, a dwie Warszawy. To jest walka dwóch bardzo dużych frakcji na bardzo wielu frontach. I Szapiro jako postać, choć on tego chyba nigdy nie eksplikuje wprost, wie o tym, zdaje sobie z tego sprawę. Jesteśmy w czwartej minucie, piątej minucie już serialu może. To jest ciągle to samo ujęcie. Tu jest dalej ten green screen. Tutaj w tle gdzieś jest samochód. Tam jest dalej ta jesziwa, ta szkoła żydowska, gdzie były te dzieci. Chodzi o to, że to jest jeden świat, że oni siebie nie wykluczają, że ta Warszawa, przynajmniej ta część żydowska, ona ciągle jest złożona z bardzo wielu elementów, a to nie jest ciągle ten kluczowy, który naciąga, bo tu z tyłu idzie demonstracja. Tu się przenosimy do kolejnego podwórka i widzimy, że sprawa się jeszcze bardziej poszerza, że wchodzi kontekst polityczny, że zaraz na scenę wyjdzie niejaki kum Kaplica, witany gromkimi brawami. I to jest też moment, w którym pojawi się w serialu bardzo istotna informacja, że to jest 1937, że za dwa lata będzie wojna i że to wszystko się zmieni. I to dla mnie, jako dla reżysera, był jeden z kluczowych elementów dramaturgicznych, który można wprowadzić tylko datą, ale to nadaje pewnego rodzaju napięcie. Na dodatek pierwsze cięcie, które jest zaraz tutaj za chwilkę, to jest cięcie na zegarek kuma. Zaczęliśmy rozmawiać z Arkiem Jakubikiem o tym, że ten zegarek gdzieś tam fajnie, że był na łańcuszku, bo był taki opis, bo się do czegoś tam odwołuje i tak dalej, i tak dalej. I im dalej byliśmy w procesie, tym się okazywało, że to odmierzanie czasu jest w ogóle szalenie istotnym elementem opowiadania tej historii i że Kum jako człowiek, który zna ten świat bardzo dobrze, jest właśnie tą postacią, która może ten czas w pewnym sensie odmierzać, czy nie, nawet nie odmierzać, sprawdzać. Patrząc teraz z pewnym już dystansem na tą pierwszą scenę, wydaje mi się, że to jest fajny początek bardzo złożonej, bardzo niejednoznacznej historii, którą mam nadzieję, że będziecie chcieli obejrzeć. Unerot joinen gewissen als, was gefin zach in die Upgründen von Jam, dem größten Strom, und wannen es gehen a ruhig Wasser von Jam Okeanes, und die Zwelle steigen von Jam zu, wo die Jiden seinen Arriber gegangen, jeder Schewet na basinderer Steig, und das Ort von Wannes es gehen arun inden und wallen den Jam und die Seile, na welcher steht die Welt, dem Gehinnen und die Scholl tachtie. Und wie er so weisen wir es gewähne Wiossen, darum hast nicht kein anderer Fisch im größten Jam, hat nicht gekannt, reinschlingen dabei Leute. Aber der Lemiosen hat ja gekannt. Mit dem Endlich. Seid gesehen. Seid gesehen. Zu uns.
geine zamknij ten wyschnurer ein. Der Zudem Chef. Twój stary zbankrutował, frajerze. Shapiro Furt. Taki chrywy jest tu. Idziemy za nim. Będzie draka na pewno. Musimy to zobaczyć. Zjeżdżaj mi stąd. Że tacy powinni w szkole siedzieć. Powinni. Ty też biegałeś po ulicach, ja też. Ulica to jest najlepsza szkoła dla takich jak my. Takich gnojków nie powinno tutaj być. Zawsze coś. I wiadomo, nieszczęście gotowe. A pojutrze? Ring. Bóg, że chce to panu Jakubowi w ostatniej walce wygrać pozwoli, jak zawsze pozwalał. Krzyśko, co ty? Dzień dobry, panie Shapiro. Boga w to nie mieszaj, bo go nie ma. Maszyny są? Będzie strzelane, panie szefie? Zobaczy się. Lepiej, żeby nie. Towarzyszki, przemówi do nas w imieniu Zrzeszenia Związków Zawodowych towarzysz Jan Kaplica.